To dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach. I nie tylko. Dzień dobry. Nakładem wydawnictwa Media Rodzina ukazała się książka pod tytułem Cały ten kostek. Autorka Magdalena Szczęsna oraz Krzysztof Szałek, a ze mną Julka. Cześć. Cześć. Jak ci się podobała ta książka? O czym opowiada? Kim jest kostek? Kostek jest takim chłopcem, który chodzi do pierwszej klasy i ma szkołę na wesoło, bo jej pani jest bardzo miła. On rozmawia sobie na lekcjach, podobno jest bardzo ładne zachowanie i mama ciągle rano mu daje wskazówki, jak ma być miły dla dziewczyn. Ma się słuchać pani, nie wtrącać się pani w rozmowy i ciągle coś nowego mu mówi. Jest to książka w formie takiego pamiętnika. Tak, to jest książka w formie pamiętnika, bo ten kostek zapisuje to, co się dzieje każdego dnia. Czy takie wejście do szkoły to jest rzecz trudna dla pierwszoklasisty, czy raczej nie? Poznajesz nowe dzieciaki, nowych uczniów, panie. Jest to takie trochę zderzenie z inną rzeczywistością niż w przedszkole, co? No tak, ale pierwszoklasiści jeszcze mają łatwo, bo zaprzyjaźnić się z kimś to dla niektórych jest łatwe. A i tak pewnie ktoś po prostu do ciebie podejdzie i powie, czy będzie, hej, mam na imię Martynka, czy zostaniemy koleżankami. Zakumplujmy się. No dobrze, no i kostek poznaje w tej szkole ciekawych ludzi. Te przygody są na wesoło. Tak, to są na wesoło, bo zawsze się w tym roku szkolnym coś dzieje. No, u was w klasie też jest tak śmiesznie? Tak, u nas w klasie też jest tak śmiesznie, bo no, u nas czasami się coś dzieje, a czasami jest pustka. Okej. Kostek to jest sympatyczny chłopak, który zaczynał właśnie swoją przygodę w szkole. A która z przygód jego najbardziej ci się podobała? Była tak najbardziej sympatyczna, wywołała uśmiech na twojej twarzy. No, fajne było z karnawałem. No i co tam się działo? Że Kostek nie chciał się za nikogo przebrać, bo rodzice chcieli mu wcisnąć strój pomidora. A potem on powiedział, że chce się przebrać za siebie, czyli się nie przebierać. I rodzice mu znaleźli kostium smoka. Wcisnęli go w ten kostium smoka. Potem przyszła jego taka kuzynka, mniejsza, i powiedziała, że wygląda beznadziejnie, że lepiej mu bez tego obrzydliwego stroju i że ona też się za nikogo nie chce przebrać na karnawał przedszkolny. No Kostek musiał pójść w tym, bo rodzice go odprowadzili do szkoły, więc wiedzieli, co kombinuje. I no tak się skończyło w skrócie. No za pomidora się przebrać, to by było dosyć śmieszne. Tak. Ja bym się nie przebrała za pomidora. Ale za smoka już prędzej. Za smoka prędzej. Okej, Kostek trochę sztywny chłopak, nie za bardzo łapie klimat zabawy, ale jest śmieszny, jest taki, no co by tu powiedzieć, no jego postać wywołuje uśmiech, on jest taki nieporadny, taki ciopowaty trochę, ale wzbudza sympatię, co? Tak, no dlatego nieporadny, bo jak mama coś mówi, to mu ogórek wpada do herbaty, ciasteczko, kanapka. No i właśnie dla takich dzieci również jest szkoła, żeby się ogarnęły, żeby stały się takie bardziej samodzielne, takie myślące, no, krótko rzecz biorąc. Natomiast słuchaj, książka też pisana takim fajnym językiem, prostym, zrozumiałym, że każde dziecko czytające poradzi sobie z tym. Tak, bo to jest taka,
książka z dużymi literami, są szare obrazki, krótkie rozdziały, no znaczy no, nie za długie, ani nie za krótkie. Okej, okay. No ale dobra, szkoła się skończyła, są wakacje. Czy to jest dobry czas, czy też nie? Muszę odpowiedzieć, że tak. Najlepszy. Szkoła jest fajna, szkoła jest potrzebna, ale chyba najlepsze są wakacje z tego wszystkiego, z tego całego roku. Tak, najlepsze są wakacje, no chyba, że w szkole jest Dzień Dziecka. Albo Dzień Szkoły, bo w Dzień Szkoły to się bawimy. Dokładnie, a tutaj masz nawet nie dzień, tylko 2 miesiące. Niemalże 60 dni zabawy. Czy powrót do szkoły to jest taka rzecz wyczekiwana przez dzieci po wakacjach, czy raczej się nie chce? Moim zdaniem raczej się nie chce, ale jak na przykład nie masz kontaktu z przyjaciółmi, no to wtedy do szkoły prędko idzie się do szkoły. Ale no, jak się po wakacjach idzie do szkoły, to nie ma tak za dużo lekcji, tylko są łatwe lekcje, przypomnienie to, co się robiło w pierwszej klasie, w drugiej klasie. Dokładnie. W każdym bądź razie książkę polecamy, bo jest napisana z humorem, jest napisana językiem prostym, zrozumiałym, właśnie w formie pamiętnika o tym chłopcu Kostku, który stara się, że tak powiem, zasymilować z tą pierwszą klasą. Ty polecasz tę pozycję? Polecam tę pozycję, bo to jest bardzo śmieszna książka. Za dużo obrazków tam nie ma, ale są. Duże litery, jak wspomniałam, miękka taka okładka. Bardzo dobrze się ją czyta, wygodna, no. I tyle mogłam o niej powiedzieć. Dziękuję ci bardzo i udanych wakacji ci życzę. Trzymaj się ciepło. Proszę, pa.